Szanowni Państwo, dzień dobry. Skarga konstytucyjna to jeden ze środków, konstytucyjnych środków ochrony wolności i praw, umieszczony w podrozdziale rozdziału 2 Konstytucji o prawach i wolnościach. Co prawda niektóre z praw i wolności umieszczonych w rozdziale o wolnościach i prawach osobistych, politycznych grają istotną rolę ochronną i stwarzającą barierę dla jakichś uroszczeń władzy publicznej przed niekonstytucyjną ingerencją w prawa i wolności, ale tak w moim przypadku, znaczy w moim przekonaniu jest z prawem do własności prywatnej, do praw majątkowych i z prawem do sądu. O tym decyduje artykuł 45 i 64 Konstytucji. Ale skarga jest przede wszystkim prawem procesowym, które każdemu, czyje wolności lub prawa zostały naruszone, ma prawo w określonych w ustawie przypadkach, ma na zasadach określonych w ustawie prawo wnieść skargę do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zgodności z konstytucją ustawy lub innego aktu normatywnego, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej orzekł ostatecznie o jego wolnościach lub prawach albo o jego obowiązkach określonych w Konstytucji. Tu akurat ustrojodawca dołożył obowiązki jeszcze, więc co prawda to nie jest środek ochrony, tak jakby chciał tytuł, ochrony obowiązków, bo to chroni raczej władze publiczne przed tymi, którzy by obowiązków nie chcieli tych konstytucyjnych wypełniać. Ale tutaj bardzo często w orzecznictwie Trybunału na przestrzeni tych prawie już 20 lat obowiązywania Konstytucji rodzi pytanie, co znaczy orzekł ostatecznie. Czy tu chodzi o orzeczenie ostateczne, czy o to, że Trybunał kontrolując dopuszczalność skargi bada, czy orzekł ostatecznie, jakkolwiek na przykład Sąd Najwyższy, czy zwłaszcza Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie uchylające wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy wyrok jest nieprawomocny, ale treść tego orzeczenia uchylającego rozstrzyga ostatecznie tak czy inaczej o prawach i wolnościach osoby, która przedstawiła skargę. Orzecznictwo jest bardzo bogate, także dlatego, że wpływa dużo skarg do Trybunału Konstytucyjnego. Bogate w tym sensie, że na przestrzeni lat można obserwować różnego typu różne podejścia, co wynika zarówno z treści konkretnego przepisu, jak i również ze sposobu argumentacji adwokatów, radców prawnych, jak również oczywiście z tej racji, że konkretną skargę załatwia konkretny prawnik, przedstawia projekt rozstrzygnięcia sędziemu i to konkretny sędzia decyduje ostatecznie o treści postanowienia, które może akceptować żądanie rozpatrzenia merytorycznego sprawy albo o odmowie rozpatrzenia sprawy. Wtedy, jak wiemy, skarżącemu służy prawo zażalenia do trzyosobowego składu Trybunału, który w tym przypadku już zupełnie ostatecznie decyduje, jeżeli odmawia skierowania sprawy na merytoryczne rozpoznanie, czyli podtrzymuje stanowisko sędziego konstytucyjnego. Nie jest to ostateczne rozstrzygnięcie, jeżeli kieruje na rozpatrzenie merytoryczne, bo skład, czy to
trzyosobowy czy pięcioosobowy, w niektórych przypadkach pełny skład Trybunału, suwerennie podejmuje decyzję co do losów tej skargi, albo umarzając, albo merytorycznie rozstrzygając treść tej skargi. I o tych różnych rozstrzygnięciach, o losie skargi konstytucyjnej będzie mówiła szczegółowo pani dyrektor Beata Szepietowska, która o skardze no, na pewno wie wszystko. Na temat skargi konstytucyjnej zostało opublikowanych szereg monografii. Skoro szereg, to są wśród nich i lepsze, i gorsze. Skarga konstytucyjna, co warto jeszcze powiedzieć, jest instytucją powszechnie występującą, nie zawsze, ale powszechnie występującą w tym pakiecie kompetencji Sądu Konstytucyjnego jako instrument służący do wzruszania czy stawiania zarzutów konstytucyjności przepisów przez tych, którzy są najbardziej zainteresowani osobiście treścią czy konstytucyjnością prawa stanowionego w świetle zasad, reguł i wartości konstytucyjnych. Tu oczywiście nie będę Państwu mówił teraz o zróżnicowaniu instytucji skargi konstytucyjnej w różnych systemach, bo naturalnie polska skarga różni się od niemieckiej, różni się od austriackiej, austriacka od niemieckiej. Nie ma dwóch takich samych, tak samo zarysowanych instytucji, ale są bardzo podobne do siebie. Nasza jest inna niż te, także instytucja skargi konstytucyjnej w państwach sąsiednich. W Litwie w ogóle nie ma jeszcze instytucji skargi konstytucyjnej. Była taka propozycja wprowadzenia jej do Konstytucji Republiki Litewskiej, ale chyba sprawa upadła i Litwini nadal, czy obywatele litewscy nadal nie będą mieli tego prawa, które obowiązuje w Polsce. Bardzo proszę, pani dyrektor. Dziękuję, panie prezesie. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zainteresowanie skargą konstytucyjną, w szczególności etapem jej wstępnego rozpoznania. Myślę, że dzisiaj państwo macie szansę poznać szczegóły tego postępowania ze względu na charakter etapu wstępnej kontroli, który zgodnie z ustawą o Trybunale przebiega z wyłączeniem jawności. To postępowanie jest niejawne, czyli bez udziału uczestników, skarżącego czy innych uczestników. To znaczy postępowanie właściwie jest prowadzone przez Trybunał. I teraz mam taką propozycję. Chciałabym państwu o tych zagadnieniach powiedzieć w ramach trzech bloków. Pierwszy wiązałby się z przybliżeniem procedury wstępnej kontroli. Drugi dotyczyłby pokazania czy też wyjaśnienia, co to znaczy, że Trybunał odmówił nadania dalszego biegu skardze i jakie podstawy rozstrzygają o takim orzeczeniu. I wreszcie trzecia grupa zagadnień dotyczyłaby informacji o charakterze statystycznym, czyli wytłumaczenie, ile skarg wpływa, jak one są procedowane, dlaczego wiele skarg właśnie na etapie wstępnego rozpoznania kończy swój bieg i te wszystkie szczegóły związane z, również z pracą mojego zespołu jako tego, do którego trafia skarga po wniesieniu. Mam również prośbę, jak będę kończyła omawianie określonego bloku zagadnień, gdybyście państwo mieli pytania, proponuję stawiać je od razu, może wtedy łatwiej będzie aktualnie nadążać za jakimiś myślami czy kwestiami. A zatem chciałabym, podobnie jak pan prezes, rozpocząć od przypomnienia modelu polskiej skargi konstytucyjnej.
który określa artykuł 79 Konstytucji, precyzują go przepisy ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Nawiązuje do modelu, dlatego że jest to model wąski. Nasza skarga konstytucyjna tak naprawdę pozwala skarżącemu na zakwestionowanie tylko i wyłącznie ustawy lub innego aktu normatywnego. Najczęściej chodzi oczywiście o zakwestionowanie konkretnego przepisu i to tylko takiego przepisu, na podstawie którego sąd lub organ administracji publicznej ostatecznie rozstrzygnął o wolnościach, prawach lub obowiązkach skarżącego określonych w Konstytucji. To znaczy, że nasz model skargi wyłącza kwestionowanie ostatecznego orzeczenia, które kształtuje sytuację skarżącego. Trybunał nie jest trzecią instancją, nie jest również czwartą instancją po zaangażowaniu Sądu Najwyższego, która zajmowałaby się rozstrzygnięciami w ramach właściwości danej procedury sądowej. Trybunał bada przepis, którego zastosowanie mogło doprowadzić do naruszenia konstytucyjnych wolności i praw. Stąd przyjmujemy wąski model. Co istotne, Trybunał Konstytucyjny nie bada również takich skarg, które zostały złożone na orzeczenie, ale na orzeczenie, które w ocenie skarżącego, no właśnie, doprowadziło do naruszenia jego praw. Byłoby to obejmowanie kontrolą aktu stosowania prawa. Trybunał również nie bada orzeczeń. To znaczy, może jest to konsekwencja wąskiego modelu skargi. Nie jesteśmy sądem praw człowieka. Też. Właśnie dlatego, że nie przyjmujemy, nie możemy przyjmować skarg na orzeczenia. Na orzeczenia. Niemniej jednak tutaj Trybunał wypracował linię orzeczniczą, która wiąże się z możliwością poddania kontroli linii orzeczniczej, którą organy stosujące prawo, najczęściej Sąd Najwyższy czy też Naczelny Sąd Administracyjny, wiążą z rozumieniem, interpretacją przepisu, który potem stanowi podstawę rozstrzygnięcia. I teraz, jeśli skarżący wykaże, że to właśnie linia orzecznicza, czyli wykładnia i stosowanie, a nie expressis verbis litera prawa, doprowadziła do naruszenia jego konstytucyjnych wolności i praw, to Trybunał taką skargę bada. Czyli obowiązkiem skarżącego jest wykazanie jednolitej, utrwalonej linii orzeczniczej, której stosowanie w jego sprawie doprowadziło do naruszenia konstytucyjnych wolności i praw. Po trzecie, wąski model skargi wynika z tego, że nie można skarżyć zaniechania prawodawczego. Skarżący nie może kwestionować tego, że w akcie normatywnym, w ustawie na przykład, brakuje określonego rozstrzygnięcia, brakuje takiego przepisu, który jego zdaniem prowadziłby do zabezpieczenia, do potwierdzenia gwarantowanych wolności i praw, czyli takiego przepisu, który skarżący oczekuje. Trybunał zaniechań ustawodawczych nie bada. Na gruncie tej koncepcji skargi chciałabym jeszcze zwrócić Państwa uwagę, że jedynym wzorcem kontroli zgodności zaskarżonych przepisów jest Konstytucja. Z praktyki mogę powiedzieć, że właściwie co w trzeciej skardze profesjonalni pełnomocnicy jako wzorce wskazują przepisy konwencji, konwencji prawno-człowieczych czy innych umów międzynarodowych. Tutaj zawsze Trybunał wyjaśnia, że tylko konstytucyjna wolność, prawo, obowiązek może być wskazany jako podstawa dla zarzutu doznanego naruszenia. No, zdarzają się i takie skargi konstytucyjne, w których pełnomocnicy jako wzorce kontroli wskazują przepisy ustawowe, ale może już nie będę tutaj wnikać w brak kompetencji kolegów adwokatów i radców prawnych. Nasza skarga konstytucyjna na gruncie i artykułu 79 i ustawy musi spełniać szereg wymogów, które gwarantują jej rozpoznanie merytoryczne. I teraz etap wstępnej kontroli ma zagwarantować tak pogłębioną analizę skargi, rzeczową, wszechstronną, której wynikiem będzie stwierdzenie, tak, ta skarga wszystkie wymagania spełnia. I właśnie pomocą sędziom w ramach wstępnego rozpoznania zajmuje się mój zespół i koledzy orzecznicy.
I teraz chciałam powiedzieć o pierwszej kwestii, czyli tej procedurze niejawnej. Jeśli skarga zostanie złożona do Trybunału, to trafia do mojego zespołu. Przygotowujemy dla pana prezesa projekt zarządzenia. W tym zarządzeniu prezes wyznacza sędziego, który będzie się sprawą zajmował. Ja tylko dodam, że jest to zawsze wyznaczanie w kolejności alfabetycznej. Tutaj nie ma żadnej dowolności czy uwzględniania doświadczenia wiedzy sędziów Trybunału. Zawsze skarga jest przydzielana w kolejności alfabetycznej. W tym zarządzeniu prezes również rozstrzyga o tym, że wpisujemy skargę do repertorium, może państwu nieznanego, bo oznaczonego jako duże T, małe S, od skrótu Trybunał Skarga. I to jest właśnie sygnatura wstępnego rozpoznania skargi konstytucyjnej. Później idzie numer zgodnie z kalendarzem, czyli chronologicznie zapisujemy skargi i łamiemy to przez rok wpływu. I taka skarga po zarządzeniu prezesa, po mojej lekturze, zostaje przekazana orzecznikowi i orzecznik we współpracy z sędzią analizuje skargę. I chciałabym pokazać takie warianty, w których właśnie najczęściej zapadają rozstrzygnięcia. Pierwszy i ten, który nas najbardziej cieszy, ale następuje to zdecydowanie rzadko, to taka ocena skargi konstytucyjnej, która pozwala stwierdzić, że skarga spełnia wszystkie wymagania. Co więcej, podniesiony problem jest naprawdę problemem konstytucyjnym, szczególnie istotnym, takim, który z całą pewnością powinien być rozważany, oceniany przez Trybunał. Jeżeli w ocenie orzecznika, a później na naradach zespołu oceniamy wspólnie, czy na pewno skarga spełnia wszystkie wymagania, nie mamy wątpliwości, to orzecznik przygotowuje zarządzenie dla sędziego, w którym to zarządzeniu jest informacja o przekazaniu skargi do rozpoznania merytorycznego. No i oczywiście wiąże się z tym wyznaczenie składu orzekającego w rozpoznaniu merytorycznym. Ale również do takiego zarządzenia orzecznik sporządza opinię prawną. Sędzia dostaje projekt potocznie nadania dalszego biegu skardze, ale otrzymuje również opinię, w której wszystkie wymagane wobec skargi przesłanki zostają zanalizowane i jest potwierdzenie, skarga spełnia wymogi. To jest pierwsza część opinii. Druga to pokazanie, czyli wyjaśnienie już na gruncie stanu faktycznego, stanu prawnego, tych problemów, które zostały przedstawione w skardze i uzasadnienie potrzeby jej merytorycznego zbadania. Jeżeli mamy taką skargę, no to wtedy sędzia czasem bez rozmowy z orzecznikiem, czasem po rozmowie, po zaproponowaniu jeszcze jakichś zmian, czy ewentualnie nawet zdarza się, że sędzia uważa, że jednak ta skarga, ta nasza opinia nie przekonuje, wtedy właśnie mówię tu dwuwariantowość. Sędzia po pierwsze akceptuje propozycję i podpisuje zarządzenie o nadaniu dalszego biegu, albo zwraca do nas w celu ponownego przeanalizowania, no właśnie zgodnie z kierunkiem wskazanym przez sędziego, i wtedy istnieje możliwość przygotowania projektu o odmowie nadania skardze dalszego biegu, albo przynajmniej o odmowie nadania skardze dalszego biegu w jakimś zakresie, o czym za chwilę będę mówiła. Także ta pierwsza formuła może się zakończyć przekazaniem skargi do rozpoznania merytorycznego, odmową nadania dalszego biegu skardze albo odmową nadania dalszego biegu skardze, ale w określonym zakresie. I teraz wracając do tej procedury wstępnego rozpoznania, ona tak naprawdę zaczyna się od analizy skargi, powiedziałabym i czasochłonnej i merytorycznie trudnej, dlatego że na tym pierwszym etapie powinniśmy ustalić, czy na pewno skarga nie ma braków formalnych, takich, które w trybie wezwania pełnomocnika mogłyby być usunięte i wtedy mielibyśmy szerszy obraz problemów konstytucyjnych formułowanych w skardze. Jeżeli orzecznik bądź wspólnie dochodzimy do wniosku, że są braki, które można usunąć,
to proponujemy sędziemu projekt zarządzenia wzywającego do usunięcia braków formalnych. Czym jest taki brak formalny? No, dla przykładu w skardze bardzo często jako przedmiot kontroli, czyli te zakwestionowane przepisy, skarżący wskazuje kilka artykułów. My po analizie skargi już wiemy, że nie pięć przepisów zakwestionowanych, tylko dwa stanowiły podstawę ostatecznego orzeczenia. I wtedy wzywamy w trybie braków o wyjaśnienie, sprecyzowanie, uzasadnienie, że te z punktu widzenia skargi wątpliwe przepisy stanowiły podstawę ostatecznego orzeczenia. Często jest również tak, że skarżący wskazuje dwa orzeczenia jako ostateczne. Trybunał nie może orzekać na dwóch ostatecznych orzeczeniach, bo to by oznaczało, że powinien kontrolować dwa różne przepisy będące podstawą dwóch orzeczeń. I wtedy w trybie braków wzywamy do sprecyzowania, do określenia, które w ocenie skarżącego orzeczenie ma walor ostateczny, tak jak o tym mówi artykuł 79 Konstytucji. Wreszcie, co się zdarza najczęściej, pełnomocnicy w skargach pomijają ten wymóg ustawowy uzasadnienia czy też wskazania sposobu naruszenia przez zakwestionowany przepis wzorca konstytucyjnego. Bo w skardze najczęściej pełnomocnik formułuje zarzut i mówi, że ten zaskarżony przepis narusza artykuł 45 albo 64 albo inny Konstytucji. Regułą jest również to, że zostanie przywołane brzmienie takiego przepisu Konstytucji, czasem także linii orzeczniczej Trybunału związanej z rozumieniem tego przepisu. Natomiast nie ma skonkretyzowania, odniesienia zarzutu naruszenia określonego prawa do samego skarżącego. I wtedy wzywamy o uzupełnienie takich braków. Pełnomocnik skarżącego ma 7 dni na uzupełnienie braków, czyli nadesłanie do Trybunału pisma procesowego. Jeżeli się okaże, że takie pismo uzupełniające braki nie nadeszło, to przygotowujemy dla sędziego projekt postanowienia o odmowie nadania dalszego biegu ze względu na nieuzupełnienie braków skargi w terminie. Z reguły czekamy miesiąc, półtora miesiąca, dlatego że pełnomocnik ma prawo do dwukrotnego awizowania informacji o awizowanej przesyłce z Trybunału i zdarzały się przypadki, że dopiero po trzech tygodniach czy czterech pełnomocnik otrzymywał przesyłkę pocztową i mógł uzupełnić braki. Zawsze wtedy, kiedy nie z winy pełnomocnika następuje uchybienie terminowi, pełnomocnik może złożyć do Trybunału wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków. I wtedy zdarzają się takie postanowienia przywracające termin, jeżeli Trybunał jest przekonany, i tutaj posiłkowo stosujemy KPC, że uchybienie terminowi nie nastąpiło z winy pełnomocnika. No i teraz mając uzupełnione braki i skargę, zastanawiamy się, w jakim kierunku powinno pójść rozstrzygnięcie zaproponowane sędziemu. To praktyka pokazuje, że najczęściej jest to postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu, ewentualnie postanowienie o odmowie nadania w zakresie. Przygotowujemy, dyskutujemy, orzecznik sporządza projekt, projekt jest przekazany do sędziego. Sędzia, jeśli ma wątpliwości, rozmawia z nami, rozmawia z orzecznikiem, tak jak na każdym etapie może zaproponować zmiany, może ukierunkować inaczej rozstrzygnięcie, ale ten etap kończy się wtedy, kiedy sędzia wydaje postanowienie o odmowie nadania dalszego biegu, a my możemy je przesłać pełnomocnikowi skarżącego, który znów ma 7 dni na złożenie zażalenia. Przy czym zażalenie powinno dotyczyć tylko i wyłącznie argumentów, które przekonają Trybunał o tym, że nieprawidłowo stwierdził istnienie podstaw odmowy nadania skardze dalszego biegu. Bo pełnomocnicy mają to do siebie, że w tym zażaleniu podnoszą jeszcze jakieś nowe zarzuty, rozszerzają skargę. Tymczasem zażalenie to tylko i wyłącznie
ustosunkowanie się do podstaw odmowy. Jeżeli wpłynie takie zażalenie, to znów zarządzeniem prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest wyznaczany skład trzyosobowy. Również jest to skład ustalany alfabetycznie. Dotyczy to zarówno sędziego, który przewodniczy, czyli przewodniczącego składu, jak i sędziego sprawozdawcy. I znów w ramach zespołu orzecznik pracuje nad przygotowaniem projektu. Ten projekt dotyczący zażalenia może mieć trzy formuły sentencji. Możemy uwzględnić zażalenie, co się zdarza bardzo rzadko. Zobaczcie Państwo, że to jest jakieś takie wahanie od 2 do 4% wszystkich zażaleń ma tę szansę na zostało uwzględnionych. Może nastąpić również uwzględnienie w zakresie, a więc cała skarga została potraktowana odmownie, natomiast przekonało sędziów w zażaleniu coś, taki argument, który uzasadnia uwzględnienie, ale tylko w zakresie. No i ta sytuacja najczęstsza, kiedy zażalenie nie zostanie uwzględnione. I znów taki projekt jest przekazany sędziom, narada sędziowska, dyskusje, kontakt z orzecznikiem, ze mną, tak żeby wypracować ostateczne rozstrzygnięcie, bo tak jak zwrócił uwagę pan prezes, to rozpatrzenie zażalenia i wydanie postanowienia o odmowie, przepraszam, postanowienia o nieuwzględnieniu zażalenia kończy wstępne rozpoznanie i ma walor ostateczny. Czyli ten etap niejawnego postępowania zamyka wydanie postanowienia o nieuwzględnieniu zażalenia. Oczywiście pod warunkiem, że zażalenie zostało wniesione, bo są takie postanowienia o odmowie, na które zażalenia nie wniesiono. W ramach wstępnego rozpoznania mój zespół przygotowuje również postanowienia, czy to dla Trybunału w jednoosobowym składzie, czy w trzyosobowym składzie, które mogą dotyczyć następujących materii. Pierwsza to wydanie postanowienia tymczasowego. Postanowienie tymczasowe zgodnie z artykułem 50 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest rodzajem orzeczenia o szczególnym znaczeniu dla skarżącego, bo Trybunał może wydać takie postanowienie, które będzie dotyczyło zawieszenia lub wstrzymania wykonania orzeczenia w sprawie, której skarga dotyczy. Czyli sytuacja taka, skarżący ma ostateczne orzeczenie, składa wniosek o wydanie postanowienia tymczasowego i wtedy Trybunał może wstrzymać albo zawiesić wykonanie tego ostatecznego orzeczenia. Po spełnieniu wymogów, o których mówi artykuł 50, czyli Trybunał musi być przekonany o tym, że wykonanie takiego ostatecznego rozstrzygnięcia mogłoby spowodować skutki nieodwracalne albo wiążące się z dużym uszczerbkiem dla skarżącego, albo gdy przemawia za tym interes publiczny albo inny ważny interes skarżącego. Ja tylko chciałam powiedzieć, że czytając skargę, która wpływa do Trybunału, najczęściej tego samego dnia albo następnego, zwracam szczególną uwagę na zamieszczenie w skardze ewentualnie wniosku o wydanie postanowienia tymczasowego. Chodzi o to, proszę Państwa, żeby Trybunał niezwłocznie rozstrzygnął, czy zawieszać albo wstrzymywać wykonanie orzeczenia, czy też nie. Ja podam przykład. Jeżeli skarżący kwestionuje przepisy dotyczące egzekucji, i właśnie za 3 dni od wniesienia skargi ma być ta egzekucja przeprowadzona, a więc kwestionuje przepisy, na podstawie których zapada ostateczne rozstrzygnięcie, a za chwilę to rozstrzygnięcie będzie zrealizowane, skonsumowane i Trybunał nie zareagowałby odpowiednio szybko, no to wtedy cała skarga traci na znaczeniu. Jeżeli skarżący w wyniku wykonania tego orzeczenia zostanie pozbawiony swoich praw, na przykład prawa własności, to tak prawdę mówiąc już nie jest zainteresowany w badaniu, czy przepis, na podstawie którego utracił wszystko, czy nie mógł w innej sytuacji skorzystać z uprawnień, jest zgodny z konstytucją, czy nie. I wtedy w pierwszej kolejności taka skarga zostaje
zanalizowana, jesteśmy w kontakcie z sędzią i informujemy, że w tej sprawie na przykład ze względu na takie uchybienia skargi, których nie da się usunąć, wydanie postanowienia tymczasowego nie jest konieczne, nie jest uzasadnione. Ale jeśli widzimy potrzebę, to rozmawiamy z sędzią, proponujemy projekt postanowienia tymczasowego i no bardzo istotna decyzja Trybunału, bo proszę zauważyć, że takim postanowieniem Trybunał wkracza w kompetencje władzy sądowniczej, sądów administracyjnych i sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego. Więc to musi być bardzo przemyślana decyzja. Nieczęsto się zdarza, będziecie Państwo to widzieć, aby Trybunał wydawał na etapie wstępnego rozpoznania takie postanowienia tymczasowe. Uchylenie tymczasowego aresztu na przykład. Na przykład. To prawda. Drugi rodzaj postanowień to są postanowienia, które dotyczą zawieszenia postępowania skargowego. Jeżeli skarżący wniósł skargę konstytucyjną, a informuje nas w piśmie procesowym, że równolegle wystąpił ze skargą kasacyjną, albo my działając ex officio dowiemy się w Sądzie Najwyższym, że taka skarga została wniesiona, to wtedy zawieszamy postępowanie, czyli sędzia wydaje postanowienie o zawieszeniu postępowania, bowiem orzeczenie Sądu Najwyższego, które skasuje wyrok sądu drugiej instancji, powoduje, że skarżący nie spełnia przesłanki legitymowania się orzeczeniem ostatecznym wydanym na podstawie przepisów, które skarży. Jeżeli skarga przed Sądem Najwyższym zostanie odrzucona, oddalona, no to wtedy wydajemy postanowienie o podjęciu postępowania i to postanowienie o podjęciu w sentencji od razu ma drugie rozstrzygnięcie. Najczęściej jest to odmowa nadania skardze dalszego biegu. Również zajmujemy się przygotowaniem projektów o kosztach sądowych. Jeżeli pełnomocnicy z urzędu występują o zwrot kosztów nieopłaconych w całości lub w części, to wtedy dla sędziów przygotowujemy właśnie postanowienie o kosztach. No i jakieś postanowienia takie wpadkowe, jeżeli sędzia chce się wyłączyć ze składu orzekającego, to również na kolegach z zespołu ciąży ten obowiązek przygotowania i przekazania składowi orzekającemu lub sędziemu takiego postanowienia. Proszę Państwa, tyle o procedurze, o stronie formalnej wstępnej kontroli. Anna Leszkowska, redakcja Sprawy Nauki. Powiedziała Pani w postanowieniu tymczasowym o takiej sytuacji, kiedy zachodzi to niebezpieczeństwo, że w ciągu krótkiego czasu ktoś stanie w sytuacji jak gdyby nieważności już wydanego postanowienia, czy też tej skargi, którą złożył do Trybunału. Czy Trybunał, podobnie jak Najwyższa Izba Kontroli, sam z siebie w takiej sytuacji nie podejmuje jednak badania sprawy, bo to, że ktoś już przestał być zainteresowany, bo stało się coś, nie oznacza, że nie ma sprawy. Być może ten problem ciągle jest dla innych bardzo istotny. Dziękuję. Ja tylko przypomnę, że Trybunał nie ma prawa inicjowania postępowania z własnej inicjatywy. Brak tej możliwości moim zdaniem rekompensuje postanowienie sygnalizacyjne. To znaczy Trybunał w sytuacji, w której taka skarga zaistniała, orzeczenie zostało wykonane, skarżący nie wycofał skargi, ale jednocześnie nie ma możliwości nadania biegu, ponieważ są niespełnione inne wymogi formalne, zawsze może skorzystać z postanowienia sygnalizacyjnego i skierować je do tych organów, które są autorami zaskarżonego aktu normatywnego. A zatem działania z urzędu nie ma, ale takie troszkę sanacyjne środki tutaj mogą być stosowane.
Ja mam takie bardzo praktyczne pytanie związane z tym, że jestem adwokatem i zdarza mi się składać skargi konstytucyjne. I dwie kwestie. Jedna kwestia dotyczy postanowienia tymczasowego. Dwa razy w życiu mi się zdarzyło złożyć skargę z takim wnioskiem. I mam pytanie, w jakim tempie takie wnioski są rozpoznawane? Bo ja szczerze przyznam, że... Skargi. Z wnioskami, tak? Bo to same wnioski. Składał, ale niezależnie od skargi? Nie, razem ze skargą. Tak, to było w treści skargi. Jeden wniosek dotyczył postępowania egzekucyjnego i kwestii licytacji nieruchomości, czy nawet nie egzekucyjnego, tylko upadłościowego, a druga sprawa dotyczyła wykonania europejskiego nakazu aresztowania. I teraz tak, w tej pierwszej sprawie nie dostałem postanowienia, przyszło postanowienie po jakimś czasie o odmowie nadania skardze dalszego biegu, w drugim postępowaniu jest cisza, natomiast tam na szczęście innymi drogami udało się jakoś obronną ręką klientowi wyjść. Także to jest pytanie o czas. I drugie pytanie dotyczące tego etapu rozpoznawania zażalenia na postanowienie o odmowie nadania skardze dalszego biegu. Czy jeśli chodzi o tę osobę orzecznika, który wspiera sędziów, czy to jest ta sama osoba, która wcześniej sprawą się zajmowała na etapie tym quasi pierwszoinstancyjnym, czy ten orzecznik się zmienia i to jest już inna osoba? Mhm. Dziękuję. Więc ja mogę tylko powtórzyć. Staramy się te skargi, które zawierają wnioski o wydanie postanowienia tymczasowego, rozpatrywać niezwłocznie. I teraz, jeżeli w naszej ocenie nie ma podstaw do wydania postanowienia tymczasowego, jest o tym informowany sędzia, tak, że nie będzie takiego postanowienia i skarga idzie zgodnie ze swoją kolejnością. I później w projekcie o postanowienia o odmowie jest zawsze passus o nieuwzględnieniu wniosku o postanowienie tymczasowe. Natomiast jeżeli widzimy podstawy do wydania takiego postanowienia, to ono jest wydawane niezależnie od rozpatrzenia skargi zakończonego tym stwierdzeniem, czy nadajemy bieg, czy odmawiamy. Także może pan otrzymywać, jeżeli nie ma niezwłocznie postanowienia Trybunału, to znaczy, że nie będzie ono wydane. Tutaj dzięki... Jeszcze pismo procesowe powinno spełniać wszelkie wymogi tak. Pisma. Nie zawsze jest tak, że... Nie jesteśmy przekonani, bo brakuje nam uzasadnienia tego, o czym mówi artykuł 50, czyli na pewno, że wykonanie tego orzeczenia ostatecznego w sprawie skarżącego spowoduje na przykład nieodwracalne skutki. Czasami szybkość działania pełnomocnika wiąże się z brakiem uzasadnienia. No i wtedy Trybunał z własnej inicjatywy nie może doprowadzić do przekonania, do istnienia tego przekonania o potrzebie zawieszenia. A jest na przykład długi weekend jakiś. Ale myśmy mieli... I adwokata nie ma. Tak, nie ma kontaktu. Ja pamiętam, że wysyłaliśmy postanowienie podpisane przez sędziów faksem. I nikt nie odbierał, nikogo nie było w kancelarii, nie można było powiadomić. Oczywiście my takie postanowienie wysyłamy do wszystkich organów zainteresowanych w sprawie. Tak, na przykład sądu, komornika, skarżącego. Natomiast czasem jest też brak reakcji ze strony pełnomocników. Wstrzymanie licytacji domu tak. Na przykład przez komornika jest to ingerencja w prawa strony, która wygrała proces. I to nie jest takie proste. Natomiast drugie pytanie dotyczy tożsamości. Ja chciałam powiedzieć, że staramy się, żeby jedną sprawą zajmowała się ta sama osoba. Z punktu widzenia jej wiedzy, doświadczenia, znajomości sprawy. Ale chcę, żebyście Państwo rozumieli jedno. My nad każdą sprawą dyskutujemy zespołowo. Czyli to rozstrzygnięcie, które zapadnie, jest w gruncie rzeczy również jakimś tam dorobkiem konkretnego orzecznika, ale on sporządza tę skargę, ten projekt, przepraszam, postanowienia w formie pisemnej. Natomiast jeżeli mamy podobne skargi, podobne problemy, to w gruncie rzeczy kierunek rozstrzygnięcia jest przesądzany na radach zespołowych. I ja mogę tylko dodać, że w moim zespole mam 7
1,65 etatu. I nie mogłabym sobie pozwolić na przekazywanie spraw tak, żeby od początku każdą sprawą zajmował się inny orzecznik, bo to by przynajmniej dwukrotnie wydłużyło czas rozpoznawania skarg. Ale myślę, że ta kolegialność w pracy, a potem no właśnie rozmowa, dyskusja i ocena efektu, bo dodam tylko, że zanim projekt, każdy, to dotyczy każdego projektu, trafi do sędziego, to ja go czytam, czyta go mój zastępca i dopiero po naszej akceptacji idzie do sędziego, czyli my wiemy, jakie ustalenia zapadły i czy orzecznik je uwzględnia. Tyle. Małgorzata Wanel, jestem z Polskiej Agencji Prasowej. Ja dobrze rozumiem sens pani wystąpienia, że pani, państwo chcą przekazać, że pełnomocnicy nie umieją składać tych skarg, tak? Czy ja... Proszę pani, ja myślę, że najlepiej to obrazuje statystyka. Właśnie, ale takie jest to, państwo chcą, tak? Nie, to nie jest moim celem. Ja po prostu chcę pokazać, jakich wymogów nie spełnia skarga. Ja nie oceniam kolegów po fachu piszących te skargi. Tylko uchybienia. Ta interpretacja moja jest słuszna, tak? Nie umieją. I drugie pytanie jest takie, czy te są błędy przede wszystkim, czy to są tylko błędy. Pani trochę o tym mówiła, ale tylko chodzi mi o, że nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam. Czy te normalne, czy też czy to tylko i wyłącznie, czy też w ogóle wskazania tych tego, co zostało naruszone, czy treść merytoryczna skargi jest niesłuszna? To gdzie jest większy problem? Rozumiem. Drugie pytanie to będzie przedmiot tego drugiego bloku, bo chciałam właśnie przybliżyć państwu podstawę odmowy i za chwileczkę postaram się to uczynić. Natomiast pierwsze pytanie, nie jest moją intencją postponowanie adwokatów. Nawet była zawarta umowa między Trybunałem a Naczelną Radą Adwokacką i myśmy tutaj z Trybunału, pani sekretarz, ja, pani profesor Łętowska oraz asystenci sędziów spotykaliśmy się na wykładach całodniowych w Naczelnej Radzie Adwokackiej z adwokatami. Na ich prośbę pokazywaliśmy, w jaki sposób należy sporządzać pismo procesowe nazwane skargą konstytucyjną i jakie wymogi skarga powinna spełniać. Także my stoimy jako Trybunał, prawda, na stanowisku, że lepiej pomagać niż krytykować i to, o czym teraz mówię, to jest tylko no, jakby opis stanu faktycznego, ale bez żadnych innych konotacji, na pewno. To może jeszcze dodam, że na pewno w ciągu tych wielu już lat obowiązywania skargi, także wskutek tego, że postanowienia, jakkolwiek dokumenty procesowe ze skargi nie są zawieszane na stronie, to wszystkie postanowienia i pierwszo i drugoinstancyjne oczywiście są na stronie Trybunału Konstytucyjnego, więc adwokaci, radcowie prawni czy doradcy prawni mogą bez żadnego problemu zorientować się, jakiego typu uchybienia powodują, że, mówię o procesowych, bo potem jest kwestia merytoryczna też, jak skarga jest oczywiście bezzasadna, to jest to merytoryczne rozstrzygnięcie. Ale takie procesowe, no, adwokat nie wskazuje przepisu, który był podstawą rozstrzygnięcia, ale bywa tak, że wskazuje i uzasadnia, ale zdaniem sędziego, który rozstrzyga o tej skardze, to nie był przepis, który był podstawą ostatecznego rozstrzygnięcia i dlatego nie może dopuścić skargi. O tym pani dyrektor będzie mówiła. Jeszcze o prawnikach, którzy pracują. Są to z reguły ludzie z tytułami doktorów, także tacy, którzy mają licencję adwokacką po aplikacji adwokackiej. Także wicedyrektorem jest wybitny procesualista, profesor Uniwersytetu. I rzeczywiście no, tych
prawników jest tylu, ilu jest. I ja dzisiaj nie mogę, nie mogłem obiecać, pani dyrektor, nawet zwiększenie z 7,65 na 7,66. Dlatego, że ustawa budżetowa absolutnie zabrania, okołobudżetowa, co gorsza, Trybunałowi z przyjęcia kogokolwiek do pracy. Musimy naturalnie przestrzegać postanowień ustawy okołobudżetowej. Jak wiadomo, od wielu już lat wynagrodzenia pracowników sfery publicznej, czyli właśnie naszych kolegów prawników, stoją w miejscu. Jakkolwiek ze względu na charakter tej pracy i walory intelektualne, niektórzy, można powiedzieć, że się poświęcają. Niedawno miałem rozmowę z jednym z kolegów właśnie i on powiedział, że naturalnie jest w wieku, w którym ma dzieci w wieku szkolnym i różnego typu związane z tym potrzeby i mógłby szukać innej pracy, na pewno by ją dostał na rynku prawniczym, ale zdecydowanie ceni sobie pracę tutaj w Trybunale Konstytucyjnym. Jak już powiedziałem, ostatecznie decyzję podejmuje sędzia. Czasami jest to długi czas dyskusji i no naturalnie prawnicy, kiedy nie podzielają stanowiska sędziego, mogą albo prosić o zmianę, albo wykonując polecenie piszą tak, jak chciałby rozstrzygnąć na tym wstępnym etapie sprawę sędzia, bo to on ponosi odpowiedzialność za orzeczenie. Kiedy ja zostałem sędzią Trybunału, jeszcze nie będąc prezesem, to zacząłem zwracać uwagę też na tempo załatwiania skargi. Jeżeli między datą, zwyczajowo było, mogą to Państwo sprawdzić na stronach, że niemal zawsze, a zawsze, kiedy skarga była załatwiana długo, nie było na początku daty wniesienia skargi, więc skarga wpłynęła w 2005 roku, Trybunał ją rozpatrywał, były takie przypadki w 2008 roku i no, mnie to dziwiło jako prawnika, że pismo procesowe nie ma daty i nie jest oznaczona data wniesienia. To był jeden z elementów, który radykalnie przyspieszył załatwianie skarg konstytucyjnych w Trybunale. Chociaż wciąż zdarza się. Niedawno miałem taki przypadek, że no, skarga się pojawiła ex nihilo, nie wiadomo skąd i kiedy. I jakkolwiek bardzo dobrze napisane, to była tak zwana trójkowa sprawa, więc załatwialiśmy zażalenie. To jakby no było wstyd napisać, że wpłynęła w 2011 roku, mamy 2014 i trzeba wtedy wyjaśniać. Ja żądam i proszę sędziów o to, żeby żądali w takim przypadku o wyjaśnienie. Zdarzają się przy tak małym zespole, musimy brać to pod uwagę zupełnie poważnie. Przecież życiowe sprawy, nasze koleżanki rodzą dzieci i w tym czasie ciąża może być problematyczna, potem dziecko może sprawiać jakieś kłopoty zdrowotne. I są naturalnie, mogą być takie sprawy, które jakby ekstra szybko staramy się załatwić, ale w tych pozostałych no, trzeba brać pod uwagę, że wtedy czas między wniesieniem skargi a wydaniem postanowienia będzie nadmiernie długi. Nadmiernie długi moim zdaniem to już jest 3 miesiące. Bo i to mówię prawnikom naszym i sędziom, za każdą skargą jest jakiś ważny interes prawny, a na pewno zawsze ważny interes osobisty skarżącego. Jeżeli skarżącym jest osoba prawna, a tak jest w przygniatającej większości przypadków, no ale są też skargi osób prawnych.
dopuszczone do rozstrzygania. Dążymy do tego, żeby czas rozpatrywania skargi znacznie był poniżej jednego roku. Czasami to będzie i trwa i będzie trwało, i to przedłuża tą średnią. Jeżeli ktoś wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, to naturalnie wtedy oczekujemy na ostateczne rozstrzygnięcie z Sądu Najwyższego. I znowu to może trwać. Bywają takie przypadki, że mimo że w Sądzie Najwyższym sprawy są załatwiane obecnie o wiele szybciej w związku ze zmianami samej instytucji kasacji, ale bywa tak, że trwa to dość długo, bo zapewne tego wymaga natura danej sprawy. I wtedy sprawa spoczywa w Trybunale i naturalnie to się też potem liczy do średniej. Tak jak mi ostatnio przekazała pani dyrektor, nie ma spraw, które by zawisły w 2012 roku i nie były jeszcze załatwione. Znaczna większość spraw z 2013 roku jest już załatwiona i dość dużo spraw z 2014 roku, ale czasami się właśnie jakby wpływ na tą długość ma kwestia takich czasami losowych przypadków. Ja nie widzę problemu w tym, o co pytał pan mecenas, że ten sam prawnik przygotowuje projekt rozstrzygnięcia w pierwszej instancji, w tym jednoosobowym załatwianiu skargi i w trzyosobowym. Powtarzam, no to są naprawdę wysokiej klasy specjaliści. Nikt nie traktuje tutaj sprawy osobiście. Tak jak dla sędziego nieuzyskanie większości w składzie nie jest klęską osobistą i końcem świata. Na tym polega orzekanie. A w końcu również zażalenie prawnika, który przygotowuje sprawę dla skarżącego, może wnieść nowe elementy i to nie jest sprawa osobista, dopuszczenie czy niedopuszczenie skargi. Jeżeli nie został prawidłowo wskazany przepis będący podstawą ostatecznego uregulowania sprawy, czy to w formie wyroku, czy to w formie postanowienia, czy w formie decyzji administracyjnej, to nic się nie da zrobić. I niezależnie od tego, jak pięknie będzie wyglądało zażalenie i jak bardzo by nie chciał nasz prawnik pomóc człowiekowi, to nic się nie da zrobić. I na tym polega procedura. Nie ma indywidualnego załatwiania po uważaniu, że komuś się dzieje krzywda. Bo znowu chcę podkreślić, to nie jesteśmy sądem praw człowieka, nie kontrolujemy konstytucyjności decyzji i konstytucyjności orzeczeń. A to, o czym wspomniała pani dyrektor, kontrolujemy owszem konstytucyjność orzeczeń, ale wówczas jak dochodzimy jako sędziowie konstytucyjni do wniosku, że treść rozstrzygnięć utrwalona, zwłaszcza jeżeli to wynika z naszej analizy wyroków Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, nadała przepisowi treść, którą Trybunał uznaje za problematyczną. Naturalnie dopiero w ostatecznym rozstrzygnięciu Trybunał orzeknie, czy przepis tak rozumiany przez sądy jest zgodny z konstytucją, czy nie. Tak, to może w wielkim skrócie o kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia skarżących, to znaczy o podstawach odmowy nadania ich skargom dalszego biegu. Chciałabym może zacząć od tego, że w pierwszej kolejności badamy
czy skarga została sporządzona przez pełnomocnika. Zdarza się, że to pismo procesowe wpływa do Trybunału niepodpisane. Czyli tak naprawdę tego pisma nie ma. Jeśli idzie o pełnomocników, to nasze doświadczenie jest też takie, że po lekturze skargi jesteśmy przekonani, że nie napisał tego, nie sporządził tego pisma pełnomocnik, który się pod nim podpisał, tylko prawdopodobnie sam skarżący. Wtedy dopytujemy pełnomocnika, czy na pewno on sporządził. Jeśli twierdzi, że tak, no to procedujemy. Mamy również takie przypadki, w których sam skarżący fałszuje podpis pełnomocnika na skardze konstytucyjnej. My jesteśmy zaangażowani, zawiadamialiśmy o podejrzeniu popełnienia właśnie tego przestępstwa, fałszowania dokumentów. No, ostatnia sytuacja bardzo dziwna, a mianowicie podpisujący się pod skargą pełnomocnik podaje nawet cyferki, które identyfikują go jako radcę prawnego, prawda? Adwokaci, radcy, macie państwo numerki swoje osobiste. I no właśnie doświadczenie skargowe pokazuje, że jakoś ta skarga, no, trudno ją oceniać jako napisaną przez profesjonalistę. Działamy ex officio, wystarczy jeden telefon, no i do właściwej rady czy izby i okazuje się, że taka osoba w ogóle nie figuruje w tym okręgu, nie jest adwokatem, nie jest radcą prawnym. Zdarza się również i tak, że skargi sporządzają co prawda adwokaci i radcowie prawni, ale nieczynni. Dostajemy postanowienia od organów samorządu o wykreśleniu osoby o takim nazwisku spośród uprawnionych do wykonywania zawodu. A no tutaj prowadzą jakąś uboczną działalność, twierdząc, że są pełnomocnikami, o których mowa w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym i KPC. Więc, czy kodeksie cywilnym. Więc po pierwsze badamy, czy na pewno skarga jest sporządzona przez pełnomocnika w związku z przymusem adwokacko-radcowskim. Po drugie badamy, czy został zachowany termin do wniesienia skargi konstytucyjnej. Ten termin zgodnie z ustawą wynosi 3 miesiące od dnia doręczenia skarżącemu prawomocnego orzeczenia wydanego w jego sprawie. Czyli otrzymuje wyrok sądu drugiej instancji w postępowaniu w sądzie powszechnym albo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, to jest wyrok ostateczny w postępowaniu administracyjnym i od dnia doręczenia 3 miesiące. Oczywiście praktyka też jest taka, że pełnomocnicy w ostatnim dniu terminu starają się złożyć skargę, bo decyduje data nadania. No i mamy przypadki. Skarżący prosi o sąd o pokrycie kosztów wniesienia. Tak, tak, to za chwilę, bo mówię tak, o takiej klasycznej sytuacji, kiedy jest pełnomocnik z wyboru. I skarga wniesiona dzień po terminie, 2 dni po terminie, nie możemy nic zrobić. Stosujemy badanie 3 miesiące od dnia doręczenia do dnia wniesienia i jest nam bardzo przykro, ale termin do wniesienia skargi jest terminem materialno-prawnym i niestety, ale Trybunał nie przywraca tego terminu. Dużo gorzej kształtuje się sytuacja w przypadku pełnomocników z wyboru, przepraszam, z urzędu. Bowiem zgodnie z przepisem ustawy, jeżeli skarżący otrzyma ostateczne orzeczenie, a jego sytuacja uzasadnia niemożność pokrycia kosztów pomocy prawnej, to wtedy może wystąpić do sądu rejonowego, swojego sądu rejonowego, z wnioskiem o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. I ten termin do wniesienia skargi biegnie od dnia doręczenia ostatecznego orzeczenia. Jeżeli skarżący, czy ten, kto ma zamiar wnieść skargę, w 80 dniu biegu tego terminu, bo te 3 miesiące zgodnie z zamieniamy na dni, bo termin ulega przerwaniu, jak w 80 dniu wnosi do sądu pełnomocnika z urzędu, to w tym dniu bieg terminu zostanie zawieszony. Odwieszenie tego terminu następuje w dniu, w którym pełnomocnik dowiedział się, że został
z imienia i nazwiska na podstawie postanowienia sądu wyznaczony do reprezentowania przy skardze konstytucyjnej. I co to oznacza? To dla pełnomocnika, który czyta przepisy, powinno oznaczać, że zostało mu 10 dni na sporządzenie i wniesienie skargi konstytucyjnej, bo już 80 dni z 3 miesięcy skarżący wykorzystał, prawda? Albo no właśnie bezczynnie wykorzystał. A działania pełnomocników i potem zarzuty zażalenia są zawsze takie same, że termin do wniesienia skargi konstytucyjnej to się liczy od tego dnia, w którym pełnomocnik dowiedział się, że będzie reprezentował i od tego dnia powinny być liczone 3 miesiące. Skarga funkcjonuje 17 lat, a my i w tym roku przynajmniej 10 czy 15 skarg mieliśmy właśnie na termin i niezrozumienie istoty zawieszenia biegu terminu i potem, brzydko mówiąc, odwieszenia i liczenia kolejnych dni. Więc to jest druga podstawa odmowy, a mianowicie przekroczenie terminu do wniesienia skargi konstytucyjnej. Kolejna, ta, o której wspominał pan prezes, to zaskarżenie przepisów, które nie były podstawą ostatecznego orzeczenia. No tutaj jest dowolność. Najczęściej skarżący sugeruje pełnomocnikowi, tak, jakie przepisy powinny być zaskarżone, ale profesjonalny pełnomocnik powinien czytać ostateczne orzeczenia i skarżyć te przepisy, które naprawdę były podstawą orzeczenia. Ja mówię naprawdę, dlatego że na najprostszym przykładzie chciałam Państwu pokazać, jak rozmija się nasze oczekiwanie i działanie pełnomocnika. Otóż skarżący miał na przykład sprawę w postępowaniu cywilnym. To postępowanie zostało zakończone wyrokiem sądu drugiej instancji. Pozbawiono go prawa własności. Czyli mamy ostateczny wyrok, przepisy zastosowane w odniesieniu do utraty prawa własności czy jakichś innych praw majątkowych. I teraz co się dzieje dalej? Skarżący decyduje się na wszczęcie postępowania wznowieniowego, czyli nadzwyczajna procedura. No i mamy to nadzwyczajne wznowienie, skorzystanie z nadzwyczajnego środka, mamy wznowienie i mamy orzeczenie wydane w wyniku zakończenia postępowania wznowieniowego. I teraz tak, co robi pełnomocnik? Po pierwsze składa skargę na przepis, który był podstawą rozstrzygnięcia sądu drugiej instancji, ale składa tę skargę w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia, które kończy to drugie postępowanie nadzwyczajne. I wtedy Trybunał musi powiedzieć, ostatecznym orzeczeniem w Twojej sprawie jest orzeczenie po wznowieniu. Skarga jest wniesiona w terminie od dnia doręczenia tego drugiego wyroku wznowieniowego. Ale niestety przepisy, które kwestionujesz, nie były podstawą tego orzeczenia wznowieniowego, bo one były podstawą orzeczenia sądu drugiej instancji. Jeśli chciałbyś skarżyć te przepisy, to należało wnosić skargę konstytucyjną w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia orzeczenia sądu drugiej instancji. To po pierwsze, czasami jest to rozminięcie ostatecznego orzeczenia i zaskarżonych w skardze przepisów. Czasem jest również tak, że tych przepisów jest więcej niż by wynikało z ostatecznego orzeczenia sądu, więc trzeba, tak jak wspominałam, wzywać do doprecyzowania przedmiotu zaskarżenia. Czasem skarżący nie wskazuje ostatecznego orzeczenia albo kilka, albo proponuje, aby to Trybunał sam wybrał, które to orzeczenie w jego sprawie jest ostateczne. A ja tylko przypomnę, że zgodnie z artykułem 66 ustawy OTK Trybunał jest ograniczony tym, co wyznacza wnioskodawca, skarżący, sąd pytający. Zasada skargowości. Trybunał działa tylko w takim zakresie zaskarżenia, jaki został sformułowany w każdym z tych środków wszczynania postępowania. Chcę powiedzieć, że dość częstą podstawą odmowy jest również wskazanie, że skarżący kwestionuje zaniechanie ustawodawcze, czyli zarzuca brak przepisu i w związku z tym Trybunał mówi zaniechaniem, niestety, ale się nie zajmujemy, nie badamy.
Podobnie zdarzają się nawet po 17 latach skargi na ostateczne orzeczenie. Są też tacy pełnomocnicy, którzy całą skargę poświęcają analizie orzeczenia i pokazaniu, że to orzeczenie doprowadziło do naruszenia praw i wolności. No, wtedy mamy podstawę w postaci niedopuszczalności wydania orzeczenia i ona przesądza o odmowie nadania skardze dalszego biegu. Często jest i tak, że skarżący nie wyczerpał drogi prawnej. Najprościej, już po orzeczeniu sądu pierwszej instancji składa skargę konstytucyjną. Więc wtedy musimy odmówić nadania dalszego biegu, informując, że skarga jest przedwczesna. Tak, że jeszcze ma drugą instancję, czyli zwykły środek zaskarżenia. No i zdarza się również tak, że pełnomocnicy nieustająco w skardze wskazują jako wzorce kontroli te postanowienia konstytucji, które praw podmiotowych nie wyrażają. Artykuł 32 w związku z artykułem 2, artykuł 176 konstytucji, te wszystkie, co do których Trybunał już wielokrotnie w swoim orzecznictwie, a przede wszystkim wtedy, kiedy orzekał w pełnym składzie, rozstrzygał jednoznacznie. Artykuł 2 Konstytucji i zasada demokratycznego państwa prawnego, tak jak każda inna wywiedziona z tej zasady, inna zasada, na przykład lojalności państwa wobec obywateli, czy poszanowania praw nabytych, ochrony interesów w toku, nie jest prawem podmiotowym. Żeby powołać tę dwójkę, to najpierw trzeba wskazać jakieś prawo podmiotowe. Ja teraz mówię o kolejnej podstawie odmowy, bo nadal mamy skargi, w których jedynym wzorcem jest 32 i 2. No i nie mamy ruchu, prawda? Musimy... Przyznajmy, że sami sędziowie, i to można powiedzieć od pokoleń, sędziowie konstytucyjni są podzieleni, czy prawo do równości jest prawem podmiotowym, czy nie. No ale jak do tej pory nie było tak dobrej skargi, żeby orzekać czekamy na dobrą skargę, tak. Równości. No jeszcze a propos wzorców, to tutaj też często skarga, zarzuty skargi dotyczące przepisu mijają się z wzorcami. To znaczy mamy do czynienia z nieadekwatnym wzorcem kontroli. Skarżę przepis na przykład prawa materialnego, który daje mi jakieś uprawnienie, a zarzucam naruszenie mojego prawa do sądu. No to wtedy odmowa idzie w kierunku wykazania oczywistej bezzasadności zarzutu, no bo nijak się ma brzmienie zaskarżonego przepisu do zarzutu naruszenia tego wzorca, który w żadnej mierze nie może być adekwatny. To chyba tyle. Jeśli Państwo mają pytania, to mogłabym rozszerzać. To trzecia i ostatnia część. Otóż chciałam nawiązać tutaj do kwestii trybu naszej pracy czy współpracy z sędziami, jeśli idzie o terminowość. Dostaniecie Państwo takie materiały, w których zobaczycie zestawienia liczby wnoszonych skarg za kolejne lata. Ja mam taką informację o skardze konstytucyjnej, odkąd ona zaistniała, to jest od wejścia w życie Konstytucji 17 października do dnia, do dzisiaj, czyli do, tam jest chyba na 5 listopada zrobiona ta informacja. Proszę Państwa, ja powiem może tylko tak, ponad 4,5 tysiąca, właściwie mogę powiedzieć 4600 skarg wniesionych, odkąd istnieje ta instytucja. 860 skarg przekazanych do merytorycznego rozpoznania, czyli tylko 18%, prawie 18% zostało przekazanych do rozpoznania merytorycznego. Wszystkich postanowień wydaliśmy prawie 5900. Dokładnie. Znaczy, jest pani z papu, a ale pani dostanie to na piśmie. Dostanie wydruk, tak że będzie wszystko. Powiem jeszcze o jednej ważnej kwestii, a mianowicie o wnoszeniu zażaleń. Otóż postanowień 3600 o odmowie nadania biegu, wniesionych zażaleń prawie 2100, czyli korzystają skarżący z instytucji zażalenia, ale tylko 4% zażaleń uwzględnionych. Takie informacje. Jeszcze będziecie mieć Państwo taką szczegółową
statystykę, która dotyczy każdego roku w odniesieniu do liczby rozpoznawanych skarg i wydawanych rozstrzygnięć. Czyli myśmy tutaj zdecydowali, że sięgamy od 10 roku, macie Państwo informację o skargach konstytucyjnych. I ja chciałam jeszcze tylko dodać na koniec, że nasze opóźnienia w przygotowaniu projektów wynikają, tak jak mówił Pan Prezes, po pierwsze z wnoszonych skarg kasacyjnych, a to zdarza się dosyć często, równolegle skarżący korzystają z obu środków ochrony. Wtedy najczęściej rok czekamy na rozpoznanie przez Sąd Najwyższy skargi kasacyjnej czy kasacji, a potem jeszcze 2 albo 3 miesiące na uzasadnienie rozstrzygnięcia, no bo samo orzeczenie jeszcze w żaden sposób, wydanie orzeczenia przez Sąd Najwyższy jeszcze nie daje nam światła, w jakim kierunku poszło rozstrzygnięcie. Musimy mieć to ostateczne orzeczenie. Drugą taką przyczyną opóźnień jest przekazywanie skarg do rozpoznania merytorycznego i czekanie na rozstrzygnięcie merytoryczne w sytuacji, kiedy podobne skargi wpływają do nas, do wstępnego rozpoznania, już po zawieśnięciu sprawy na etapie merytorycznym. Wtedy jest taka zasada, że my tych skarg nie przekazujemy, bo to by oznaczało opóźnienia w rozpoznaniu merytorycznym, bo trzeba by znów poprosić o stanowiska innych uczestników postępowania, więc wstępne rozpoznanie zostaje wstrzymane do czasu wydania orzeczenia i wtedy odwołując się do orzeczenia w takiej samej sprawie, ale oczywiście złożonej przez innego skarżącego, możemy, powołując się na zbędność wydania orzeczenia, odmówić nadania dalszego biegu skardze. Chcę również powiedzieć, że może to opóźnienie wynikać również z liczby skarg składanych do Trybunału, bo co roku jest to około 350 skarg. Zwróćcie Państwo uwagę, że tak naprawdę trzykrotnie zajmujemy się skargą. Od analizy w kierunku zarządzenia o brakach, przez odmowę nadania biegu, aż po zażalenie, czyli trzy orzeczenia, jeśli tak mogę powiedzieć, o zarządzeniu sędziego są przygotowywane. Ja tylko chciałam powiedzieć, że te 7,65 etatu to w sumie 13 orzeczników, bo koledzy łączą pracę naukową na wydziałach prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Adama Mickiewicza właśnie z Poznania i w Łodzi. Również mam 8 kolegów ze stopniami doktora, teraz 3 w trakcie habilitacji. Mam także osoby, które są adwokatami, radcami prawnymi, które jednak nie podjęły pracy w zawodzie, pracują tutaj w Trybunale. Także współpraca bardzo miła, chociaż zagadnienia trudne, bo nie ukrywamy, że jest coraz wyższy poziom skarg konstytucyjnych pod kątem argumentacji, i to argumentacji najwyższego szczebla, bo tej, która ma uzasadniać niekonstytucyjność przepisów, i nie można tutaj niestety powołać jakichś dowodów, tak jak to się dzieje w postępowaniu sądowym. Na koniec informacja następująca. W tym roku, bo taką analizę zrobiłam za 2014 rok, najwięcej skarg wpłynęło w sprawach kwestionujących przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Mamy 52 skargi na 314 złożonych dotyczące procedur KPC. 25 skarg na KPK. Mamy również 16 skarg na przepisy prawa materialnego cywilnego, 13 na przepisy prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W drugiej kolejności idą skargi na wszystkie ustawy dotyczące danin publicznych, czyli ustawa o akcyzie, podatku akcyzowym, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, także dużo skarg na przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, emerytury i renty z FUS-u są skarżone, a także przepisy kodeksu pracy. I to tyle.
przedmiotów zaskarżenia w tym roku. Anna Leszkowska, Sprawy Nauki. Z tego, co pani przedstawiła na końcu, wynika, że prowadzicie państwo jakąś taką analizę merytoryczną spraw skarg konstytucyjnych. Czy coś z tego dalej wynika? Co Trybunał robi dalej, jak już załóżmy po roku czy po iluś latach ma obraz no, tych wszystkich braków, niedoskonałości w prawie? Czy to jest dyskutowane na forum rządu, parlamentu? Czy są jakieś propozycje ze strony Trybunału, co trzeba zrobić, co trzeba polepszyć? Czy też po prostu to zostaje jako wyrok Trybunału Konstytucyjnego i nic dalej z tym się nie robi? Dziękuję. Sędziowie otrzymują co miesiąc informacje o wszystkich sprawach. Ta informacja jest z natury rzeczy krocząca, więc mają informacje dokładnie, które przepisy i jak często kodeksów, ustaw takich znaczących, które mają w tytule prawo i wszystkich innych aktów prawnych są kwestionowane. Mają dokładną informację, jakie przepisy konstytucji są przywoływane jako wzorce i w ilu sprawach. Też informacje o tym, ile spraw jest w portfolio konkretnego sędziego z podziałem na kategorie, czyli te sprawy ze skarg, z pytań prawnych sądów i wniosków podmiotów uprawnionych. Ile spraw sędzia w ciągu roku załatwił i ile z nich wyrokiem, a ile postanowieniem. Myślę, że część na przykład skarg, ale nie wszystkie, tak samo jak dzisiaj absolutnie nieuprawnione byłoby mówienie o tym, że prawnicy nie potrafią napisać skargi. Zdarza się i czasami rzeczywiście ręce opadają, że ktoś o znanym nazwisku nie potrafi porządnie napisać pisma procesowego. Ale to nie tylko adwokatów dotyczy. Jakość taka czysto profesjonalna skarg jest, zwłaszcza w sprawach przepisów prawa gospodarczego czy prawa daninowego, bardzo wysoka. Bo naturalnie z tymi sprawami wiążą się często kwestie związane z konstytucyjnością przepisów, które chronią odpowiednie interesy gospodarcze czy fiskalne podmiotów. Zatem skarżący są w stanie zapewnić sobie przygotowanie skargi przez grupę wybitnych specjalistów. Teraz czy ale bywa również właśnie tak, że ten sam podmiot, niech go nazwę pieniaczem, są takie osoby, między innymi niektóre z nich posuwają się do zastępowania swoim podpisem, znaczy fałszują podpis adwokata, co do pewnego stopnia wtedy zamienia nasz zespół wstępnej kontroli w zespół detektywów, którzy mają ustalić, jak było. To jest też zawiadomienie prokuratora, cała procedura z tym związana. Ale są również takie uparciuchy, które nie we własnym interesie ciągle bombardują Trybunał tymi samymi sprawami, wiedząc o tym, że nie odniosą sukcesu, bo przepis, który im się nie podoba, jest w sposób oczywisty konstytucyjny. A chcą, uderzając jak krople deszczu o skałę, doprowadzić do tego, do zmęczenia materiału i do zmiany nastawienia. Te sprawy muszą być załatwiane. Są wpisane do rejestru.
Naturalnie nie jest takich podmiotów bardzo dużo, ale one powodują, że na przykład w statystyce może być tak, że pewnych spraw jest o wiele więcej. To nie wywołuje jakiegoś stanu alarmu w takich przypadkach naturalnie u sędziów, w tym u mnie jako u prezesa Trybunału Konstytucyjnego. To nie jest powód do zawiadamiania pozostałych organów konstytucyjnych. Ale to nie znaczy, że nie ma wymiany informacji. Ona jest zinstytucjonalizowana. Raz do roku tu w Trybunale jest uroczyste zgromadzenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Ono jest uroczyste, ale jednocześnie bardzo solenne, w sensie, że nie tylko my sędziowie, ale nasi zaproszeni goście traktują je naprawdę z najwyższą powagą. Kiedy w obecności prezydenta, premiera, obu marszałków, prezesów sądów, także szefów korporacji prawniczych, prezentowana jest informacja, to się nazywa informacja o problemach wynikających z działalności orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Te informacje mogą Państwo znaleźć na stronie. Nad tym z kolei inny zespół naszych prawników pod moim kierunkiem i kierunkiem wiceprezesa pracują już od początku grudnia każdego roku, po to, żeby w połowie kwietnia ta informacja, to nie jest raport, to nie jest sprawozdanie, Trybunał nikomu nie raportuje i nikomu się nie sprawozdaje, informuje inne organy władzy konstytucyjnej o istotnych problemach wynikających z działalności orzecznictwa. To jest forma nie utyskiwań Trybunału i żalenia się. Tam, gdzie trzeba, żądamy od odpowiednich organów władzy publicznej odpowiedniego działania. Jest to nasz obowiązek, aby na to zwracać uwagę. Jest też forma procesowa, o której pani dyrektor wspomniała, czyli sygnalizację. Entuzjazm sędziów konstytucyjnych dla sygnalizacji nie jest nadmierny, a nie jest nadmierny dlatego, że sygnalizacje są z reguły ignorowane przez adresatów, głównie przez Sejm. Nie otrzymujemy nawet po roku i po dwóch informacji o tym, czy Sejm się tym zajmie, czy rząd się tym zajmie, czy nie. Zawsze mam i moi poprzednicy, co świadczy o długości uporu. Dyżurny przykład w 1998 roku, więc dość dawno temu. Trybunał orzekł o niekonstytucyjności ustawy o pracowniczych, o, jak się nazywała ta instytucja, instytucji wczasów pracowniczych, czyli sieci czasami luksusowych, zwłaszcza w zachodniej Polsce, domów czasowych, które były własnością jednej centrali związkowej. Trybunał orzekł, że z tej racji cała ustawa jest niezgodna z konstytucją. Mamy 2014 rok i nie widzę zapału w Sejmie, żeby uchwalił ustawę, która by była zgodna z postanowieniami tego wyroku, a zatem zgodna z konstytucją. Nikt w państwie prawnym nie może ignorować prawomocnych, a konstytucja dla Trybunału i tylko dla Trybunału gwarantuje to, że wyroki są ostateczne. To nas raczej smuci. Ja już teraz przestałem powtarzać przytaczać ten fakt właśnie, że tak jest taki brak reakcji. Zapewne specjaliści, politolodzy czy ekonomiści by powiedzieli, dlaczego Sejm jest nierychliwy i w kolejnych jego wcieleniach, w kolejnych kadencjach. Więc tutaj nie jest to pretensja
tylko do sądu, do Sejmu trzeciej kadencji czy czwartej kadencji, ale i do piątej, i do szóstej, i do obecnej siódmej. Są oczywiście, zdarzały się takie przypadki, że reakcja na sygnalizację, czyli zajęcie się sprawą, a to absolutnie nie oznacza, że Sejm pójdzie, czy musi pójść, tym bardziej nie musi pójść, śladem tego, co Trybunał jako organ, co znowu, o czym wspominała Pani Dyrektor, nigdzie nie możemy działać z urzędu. My nie jesteśmy organem władzy rewolucyjnej, który ma albo załatwić lewicowe, albo prawicowe jakieś przekonania, obojętnie czy gospodarcze, czy jakiekolwiek inne. Działamy wyłącznie, i na tym polega siła Sądu Konstytucyjnego w każdym kraju. Nie poddajemy z kontroli z urzędu jakiegokolwiek przepisu. Nie możemy wychodzić poza zakres zaskarżenia. I naszym narzędziem może być sygnalizacja, ale powtarzam, z sygnalizacją jest taki kłopot, że ona nie wywołuje reakcji, obojętnie czy zgodnej z intencją Trybunału, który mówi, że jakiś przepis czy jakaś instytucja prawa wygląda, wymaga istotnej zmiany, aby była ona zgodna z Konstytucją. Stoimy na straży Konstytucji. Nie możemy pisać Konstytucji takiej, jaką, bo wtedy tych Konstytucji byłoby sporo, może nawet 15, tyle ilu jest sędziów. To, co zostaje trwałe i co ma znaczenie, to tam, gdzie Trybunał orzekał niekonstytucyjności, po prostu przepis jest usuwany, unieważniany. I to nie jest też, ponieważ jesteśmy negatywnym ustawodawcą, więc nie tworzymy prawa w tym sensie, że wyrok derogujący, czyli uznający kwestionowany przepis za niekonstytucyjny, że jest to tworzenie czy dodawanie czegoś, czy odejmowanie czegoś od systemu prawa. To jest unieważnienie. I to obowiązuje, jest następnego dnia po wyroku Trybunału publikowane w dzienniku ustaw. Takiego przepisu już wtedy nie ma. Czasami jak patrzymy na kodeks cywilny na przykład, no dzisiaj już jest lepiej, bo został opublikowany tekst jednolity kodeksu cywilnego czy kodeksu postępowania cywilnego. I pamiętam taką dyskusję w Trybunale, w którym któryś z sędziów narzekał na ustawodawcę, że zmienia tak często kodeks postępowania cywilnego. A ja wtedy sprawdziłem to akurat. Powiedziałem, ile tych zmian w tej długiej na dwie strony liście zmian w KPC było autorstwa Trybunału Konstytucyjnego. One były niezbędne, bo przepisy, które Trybunał orzekł, że są niekonstytucyjne, powinny być usunięte. W tej bardzo długiej liście oczywiście nie było wyroków, w których Trybunał orzekł, że kwestionowany przepis KPC jest zgodny z Konstytucją. Wtedy znowu nie można powiedzieć do końca, że on, ten wyrok nie wprowadził żadnego zaburzenia w porządku prawnym. Każda sprawa, która zawisa przed Trybunałem, oznacza, że podmiot uprawniony do jej wniesienia kwestionuje konstytucyjność tego przepisu, czy tej normy prawnej, czy całej ustawy. Funkcjonuje takie pojęcie domniemanie konstytucyjności. Ono się aktywizuje dopiero wtedy, kiedy jest kwestionowany przepis, bo inaczej, chociaż niektórzy tak to rozumieją, to mnie bardzo dziwi, że tak to rozumieją, że przepis, który obowiązuje, jest objęty domniemaniem konstytucyjności. To tak jakby powiedzieć, że każdy z nas jest objęty domniemaniem niewinności. No, domniemanie niewinności to jest ta prawda tymczasowa, ale dopiero wtedy, jak prokurator czy policjant postawi mi zarzut popełnienia czynu niezgodnego z prawem karnym. A wcześniej nikt nie może powiedzieć o mnie, że
Co do mnie jest domniemanie niewinności. Tak samo jest domniemaniem konstytucyjności. Ono się aktywizuje w momencie, jak jest postawiony zarzut. Przepisy, które wychodzą ostatecznie z procedury tworzenia prawa, spod podpisu prezydenta, są konstytucyjne. I nie można o nich mówić, że objęte są domniemaniem konstytucyjności. One są konstytucyjne. I postawienie zarzutu jakiemuś przepisowi, nawet jeżeli on się w trybie kontroli konstytucyjności obroni w Trybunale, wprowadza pewne zmiany. Na przykład no, na ten czas sądy mogą zawiesić postępowanie, oczekując na wyrok Trybunału. To naturalnie ma wpływ na sposób rozstrzygnięcia sprawy, na czas rozstrzygnięcia sprawy, czy wielu spraw w sądach, jeżeli uznają, że powinny poczekać na wyrok Trybunału. Najlepszym bieżącym tego przykładem, i o tym mogę mówić, bo znowu wszystkie sprawy w merytorycznym rozpoznaniu są, wszystkie dokumenty ze sprawy są zawieszone na stronie, dotyczą tak zwanej ustawy hazardowej. Mamy bardzo już wiele pytań sądów karnych i pytań sądów administracyjnych. Sprawa jest od strony czysto konstytucyjnej, bardzo skomplikowana. Myślę, że w najbliższym czasie będzie projekt rozstrzygnięcia w takiej sprawie, którą potraktowaliśmy jako pilotażową. I sprawy dotyczą zarówno kwestii dopuszczalności karania jednocześnie w trybie prawnokarnym i prawnoadministracyjnym, i druga administracyjno-prawna kwestia, europejska jednocześnie, podnoszona w pytaniach prawnych sądów administracyjnych o notyfikację projektu ustawy, która wprowadzała nowe przepisy tyczące legalności hazardu, notyfikacji Komisji Europejskiej. Obojętnie jaki będzie wyrok Trybunału, czy będzie aprobujący dla tych przepisów, czy będzie dla nich niekorzystny, to duża liczba spraw zawisłych przed sądami karnymi, sądami administracyjnymi jest zawieszona. Trybunał Konstytucyjny z racji jego usytuowania w tym, co się nazywa porządek prawny, system prawny, ona jest to pozycja zupełnie centralna w tym sensie, że jako strażnik decyduje o tym, co, jeżeli zostanie zakwestionowane, będzie częścią tego porządku, a co nie będzie. Nie sądzę, żeby istniała, tak jak pani o to pytała, jak jest dużo spraw jakiegoś typu, to czy Trybunał o tym informuje. Te organy, o których, które powinny być poinformowane, one są informowane z mocy prawa. W każdej sprawie, która zawisa przed Trybunałem, jeżeli dotyczy ustawy, wysyłam pismo do Marszałka Sejmu z żądaniem zajęcia merytorycznego stanowiska prawnego, konstytucyjnego w terminie 60 dni, jeżeli sprawa jest bardzo pilna, to 30 dni. W każdej sprawie też pytam, jako prezes Trybunału, wysyłam pismo do prokuratora generalnego, który po rozdziale funkcji ministra i prokuratora, ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego odgrywa rolę takiego adwokata generalnego Sądu Konstytucyjnego. Przygotowuje z pozycji niezależnego od Sądu Konstytucyjnego organu stanowisko o tym, czy kwestionowany przepis jest, czy nie jest zgodny z konstytucją. Zarówno stanowisko Sejmu, jak i z prokuratora generalnego dla nas ma duże znaczenie. Jeżeli sprawa dotyczy materii, których powinniśmy zasięgnąć
informacji od resortowego ministra, na przykład w sprawie, której będzie rozprawa i zapewne wyrok zapadnie 3 grudnia w sprawie tak zwanego uboju rytualnego. Trybunał zasięgnął, zażądał stanowiska prawnego i informacji od ministra rolnictwa, od ministra spraw zagranicznych. Także wpłynęły stanowiska stowarzyszeń zainteresowanych tą sprawą. Więc można powiedzieć, że wszyscy, którzy są zainteresowani dzisiaj sprawą, czy wszyscy, którzy chcą obserwować na bieżąco, jakie sprawy zawisły przed Trybunałem, mają w pełnym zakresie, w 100% zakresie możliwość przedstawienia swoich racji, a podmioty prawa publicznego, organy władzy konstytucyjnej mają obowiązek. On wynika wprost z ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Każdy, od kogo Trybunał Konstytucyjny zażąda opinii na temat konstytucyjności kwestionowanego przepisu, ma obowiązek takiej opinii, takie stanowisko zająć. Plus dodatkowym medium, takim już 100%, który pozwala zapoznać się z treścią sprawy, jest rozprawa. W każdym przypadku do tej pory tak było i oczywiście może zdarzyć się wyjątek. Każda rozprawa jest na żywo transmitowana. Ostatnia rozprawa, przedwczorajsza, tycząca legalności posiadania marihuany, zgromadziła przed monitorami komputerów ponad prawie 11 tysięcy internautów, więc relatywnie dużo. Bardzo dużo też oglądało, czy śledziło, nie oglądało, to nie ma co oglądać. Ci, których to interesuje, po prostu słuchają argumentów. Jest to też taka dobra forma edukacji konstytucyjnej. Sprawę kwestionowania w 7 wnioskach przez prokuratora generalnego i rzecznika praw obywatelskich ustaw regulujących prawo formacji policyjnych do ubiegania się w sądzie o prowadzenie czynności operacyjno-rozpoznawczych, czy o dostęp o połączeniach telefonicznych od operatorów sieci telekomunikacyjnych. Są naturalnie sprawy, które być może ogląda kilkuset internautów, ale w każdym przypadku każdy przypadek człowieka, który wyraża taką potrzebę, wyraża taką ochotę, jest formą komunikowania się między, bo to może być zachęta do tego, żeby zainteresować na przykład swoją gminę, aby zakwestionowała przed Trybunałem w formie wniosku jakiś przepis, który zdaniem takiego obywatela, który rozprawę oglądał, przekonuje go, że jest szansa uchylenia na skutek wniosku Rady jakiegoś przepisu. Także kanałów informacji o tym, co jest przedmiotem i jakie argumenty padają, co ma tu kapitalne znaczenie i w końcu jakie jest rozstrzygnięcie Trybunału i jakie uzasadnienie, w moim przekonaniu jest tyle, ile trzeba, a jest tyle, ile trzeba, bo tyle, ile ludzi, naszych obywateli ma potrzebę i ochotę śledzić i sprawy, i orzecznictwo Trybunału, to naturalnie ma do tego pełny dostęp. Poza tym codziennie wpływa
sporo listów do Trybunału z prośbą o różnego typu informacje. Niekoniecznie są to skargi. Z reguły są to swoiste zapytania o coś tam. I te sprawy, oczywiście te listy, ta korespondencja też jest załatwiana. Jeżeli sprawa jest też taka medialna, w cudzysłowie medialna, ale w cudzysłów nie oznacza tutaj mojego relatywizowania znaczenia tych spraw, bo każda jest medialna z mojego punktu widzenia, to dzisiaj internauci mogą bombardować Trybunał na przykład pytaniami o to, kiedy wreszcie będzie wyznaczona rozprawa. Czasami też w tych listach elektronicznych kierowanych do Trybunału ludzie wyrażają swoje stanowisko w sprawie. Argumenty podają. Jedni są oczywiście za, drudzy są przeciwko. Więc interakcja taka publiczna Trybunału jest duża, a obywatele mają tą instytucję, o której mówimy. Każdy z nas ma, nie tylko obywatel, bo również cudzoziemiec, jeżeli decyzja dotycząca danej osoby, prawomocna czy wyrok prawomocny został podjęty przez władze państwa polskiego, to obojętnie gdzie by nie mieszkał, ma prawo złożyć skargę i ona będzie rozpatrywana. Mamy szereg tego przykładów i znowu mogą to państwo sprawdzić na stronach, gdzie są zawieszone postanowienia tych spraw pod rejestrem TS, czyli Trybunał Skarga. Dziękuję. Paweł Osiek, adwokat, jeszcze raz. Zastanawiam się nad taką rzeczą, czy jeśli byśmy osiągnęli taki stan, że poziom merytoryczny tych skarg sporządzonych przez adwokatów, radców prawnych byłby wyższy, z jednej strony, czy Trybunał byłby wtedy w stanie przez dochowanie standardu rozpoznania tych spraw w rozsądnym terminie uporać się z tymi wszystkimi sprawami, jeśli by one przeszły siłą rzeczy przez ten etap wstępnej kontroli, czy może by się to przełożyło na zagęszczenie tych oczek w sicie w wstępnej kontroli tych skarg. Dziękuję. Na zagęszczenie zgodę musiałby wyrazić ustawodawca. Skutek byłby taki, że średni czas załatwienia wszystkich spraw, obojętnie czy one są pod literą K, czyli od konstytucja organów władzy konstytucyjnej plus tych podmiotów o ograniczonej zdolności wnioskowej, czy pod sygnaturą P, czyli pytania sądów, czy SK, by się wydłużył z obecnych 19 miesięcy. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się troszeczkę urwać jeszcze. Ale to jest bardzo przyzwoita średnia, jeżeli chodzi o czas załatwiania. Wydłużyłby się, jak to było w przypadku Niemiec czy Hiszpanii, do 6-7 lat. I w jednym i w drugim państwie to, o czym pan mecenas wspomniał, te oczka stały się niemal wielkości igły, ale za decyzją Bundestagu czy Kortezów. Tu konieczna byłaby wtedy decyzja ustawodawcy. W jednym i drugim wspomnianym państwie sąd konstytucyjny może kontrolować również konstytucyjność samej decyzji czy wyroku sądowego, a więc są to sądy praw człowieka jednocześnie. Ja osobiście bym chciał, żeby nasz Trybunał miał taką kompetencję. Nie dlatego, że nasze imperium byłoby większe, ono jest i tak olbrzymie. Patrzę, można powiedzieć, na to z takiej troszeczkę patriotycznej strony. Pewnie mniej by było skarg w Strasburgu przeciwko Polsce. Ale i tak nasze sądy, jak wiemy, dobrze sobie radzą ostatnio, bo Polska opuściła i mam nadzieję na zawsze zasłużenie jedno z ostatnich miejsc, czy pierwszych, jeżeli chodzi o liczbę skarg kierowanych. Bez wątpienia na
Na tą liczbę do pewnego tylko stopnia ma wpływ to, czy Sąd Konstytucyjny jest jednocześnie Sądem Praw Człowieka. Gdyby tak się stało, znowu potrzebna byłaby zmiana Konstytucji i pewnie byłyby spory, komu przypisać tę kompetencję, czy Sądowi Konstytucyjnemu, czy Sądowi Najwyższemu, czy może Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, ale na pewno to mógłby być tylko jeden sąd, jeden z tych trzech sądów. Tworzenie kolejnej instancji by raczej podnosiło, obniżało jakość systemu prawnego, niż go zwiększało. Im więcej sądów różnego typu, tym naprawdę jest mniej ochrony praw podstawowych, a więcej bałaganu i braku poczucia, co naprawdę obowiązuje, jakie wartości obowiązują. Bo tak jak w życiu, im więcej ludzi się czymś zajmuje, tym więcej różnych punktów widzenia. A prawo ma to do siebie, że wymaga zaufania i pewnej stabilności, tak żeby ludzie mogli skutecznie przewidywać prawne następstwa swoich zachowań i w razie potrzeby szukać w sądach i w Sądzie Konstytucyjnym ochrony tych interesów, które są legalne. Ja może tylko dodam, troszkę inne mam spojrzenie na problem, który pan podniósł. Otóż uważam, że jeśli adwokaci, radcowie prawni naprawdę podwyższaliby swoje kwalifikacje w odniesieniu do pisma procesowego nazwanego skargą konstytucyjną, rozumieliby, na czym polega argumentacja merytoryczna, która ma prowadzić do przekonania Trybunału o niezgodności przepisów, to liczba skarg zdecydowanie by spadła. Z czego to wynika? Jeżeli wiem, że przepis ma takie brzmienie, że wzorzec konstytucyjny jest taki i nie znajduję argumentów, bo w 1/3 spraw naprawdę nie da się udowodnić naruszenia. Wtedy być może pełnomocnicy z wyboru tak łatwo nie decydowaliby się na reprezentowanie skarżącego przed Trybunałem, natomiast pełnomocnicy z urzędu, jeśli nie widzieliby tych problemów, bo ich wiedza, tak, ich edukacja, ich znajomość orzecznictwa trybunalskiego czy no właśnie interpretacji przepisów w świetle tego orzecznictwa byłaby tak wysoka, korzystaliby ze swojego fantastycznego uprawnienia, a mianowicie sporządzanie opinii o niedopuszczalności skargi konstytucyjnej. Wtedy w Trybunale mielibyśmy tylko bardzo dobre skargi.